taką, powiedziałbym, uderzającą szczerością, o liczbach, o tysiącach migrantów, którzy przenikają przez tę ich podobno dobrze chronioną granicę polską. Cześć wam, nie wiem, czy mnie słychać. O kurczę, chyba bardziej słychać TVN, który leci w tle, więc go trochę ściszę, szczególnie, że pan Hołownia dzisiaj trochę się rozkręcił i zaczyna dużo mówić. W sumie to chciałbym wam dać możliwość... Okej, no tak, więc oglądać może mnie każdy. Zapraszam każdego. Zastanawiam się, jak mogę udostępnić. Otóż pan... Chciałem wam udostępnić możliwość połączenia się ze mną. Nawiązuję kontakty z widzem. No ale jak ja mam nawiązywać kontakty? Panie Hołownia, pan tam już nie krzyczy tak bardzo, cholera jasna. Pan tam nie krzyczy tak bardzo. Słuchajcie, dobra, mam taką sprawę. Jest to Q&A, więc odpowiadam wam na wszystkie pytania, nawet te trudne pytania. Piszcie na czacie pytania, będę wam opowiadał. Zrobiłem tak, że pytania mogą tylko subskrybenci zadawać na czacie, ale jak wam się nie spodoba mój kanał, to zawsze możecie odsubskrybować go, więc spokojnie, nie jest to wymuszenie. Ja sprawdzam, czy coś działa. No wśród tych 16 osób, które mnie teraz oglądają na żywo, to pewno jest z jedna chociaż, która jest moim subskrybentem, co? Niech napiszcie coś na czacie, czy mnie słychać i w ogóle jak to idzie. Nie wiem, czy nie jest za ciemno, chyba będę musiał światło gdzieś włączyć. Ale zepsułem, już wracam. Teraz będzie lepiej. Słychać dobrze, super. Dzięki, pięknie słychać. Bardzo się cieszę, że mnie jest nas 17 już. Słuchajcie, to może jakieś pytania, bo w sumie robię tego Q&A po to, żeby spotkać się z wami i dać wam możliwość uzyskania odpowiedzi na te wszystkie rzeczy, które najbardziej was interesują, ale tak myślałem, żeby jeszcze to chyba na telefonie, kurczę, tylko można zrobić, cholera. Chciałem was jeszcze zaprosić do tego, że ktoś może się ze mną połączyć. No niestety robię tego live'a przez komputer, więc nie wiem, czy mogę wystawić link. No kiedyś była taka możliwość, że wystawiało się linka i każdy mógł się ze mną połączyć i mogliśmy sobie pogadać nawet, ale przy działaniu moderatora. Wydziel okno czatu. Cholera. No nie ma tutaj takiej opcji. Niestety. Ale dobra, no jest nas 20 osób. Słuchajcie, dawajcie pytania. Tak, słychać tu Londyn. No witam z Londynu, cześć. A ja jestem w Polsce. Przez ostatnie miesiące byłem na Bali. Wczoraj wróciłem do Polski. No na niedługo, miesiąc posiedzę w Polsce i będę wracał znów do siebie, do Indonezji. Kurczę, blade, nie wiem, czy mnie dobrze mnie słychać, to wiem, ale słabo mnie widać, to na pewno. Czekaj, pana Hołownię muszę ściszyć, bo mi tutaj odbiera możliwość rozmowy. Się napiję coś. A jakie pytania? Dawajcie pytania. Widać dobrze, słychać dobrze. No to jak widać i słychać dobrze, to można zadawać pytania. Cholera, jeszcze miałem sobie ochotę, ale chyba nie mogę tego na live zrobić, coś mi się wydaje. Słuchajcie, można sobie na live, czy mnie zaraz YouTube zbanuje całkowicie, jak myślicie? Dajcie znać, bo mnie to ciekawi, bo nie ukrywam, żebym sobie coś ten... Czy będę musiał jak w podstawówce udawać i ukrywać się? No dobra, ale ze względu, że... Ole, ja mam fryzurę. Boże święty, nie uczesałem się. Ja taki nieuczesany. Tu telewizja, live, a ja taki nieuczesany. No ale nie ma pytań. Gdzie są pytania? Proszę dawać pytania, bo normalnie bez pytań to o czym my tu gadamy? O czym my tu gadamy? Ciekawe jak tam ten... Ładowarka. No dobra, nie ma tematu. Słuchajcie.
Kurde, muszę iść po ładowarkę, bo zaraz się, że tak powiem, mój telefon wykrzaczy. Nie telefon, tylko komputer. A nie ma pytań. A widzieliście już może nasz mój nowy kanał razem z Tomkiem Szalonym Reporterem, kanał Szalona Polityka, na którym przeprowadzamy wywiady, a także mamy taką małą dysputę pomiędzy mną a Tomkiem. Ta dysputa to jest na temat tego, że ja w tym tygodniu ja oglądam, czy zaprosicie kogoś z Konfederacji do Szalonej Polityki. Graft Pape. No kurde, nie mogę ci pokazać teraz na moim telefonie, ale tak, osobiście dzwoniłem do Stanisława Tyszki, do Bosaka, dzwoniłem do Wawera, pisałem na mediach społecznościowych do dwóch tych kobiet. Jedna z nich z tych kobiet Konfederacji, kurczę, nie pamiętam jej nazwiska, nawet mi odpisała i możliwe, że w przyszłym tygodniu będziemy mieli z nią wywiad. Natomiast ja osobiście pisałem, dzwoniłem, angażowałem się w kontakty przynajmniej z 8 osobami, z czołowymi osobami z Konfederacji. Tak jak mówię, Bosak, Tyszka, Wawer i dwóch jeszcze innych, nie pamiętam nazwisk, plus dwie kobiety, w tym rzeczniczka Konfederacji. No i powiem wam, że nie to, że oni nie mają co powiedzieć. Moim zdaniem, bo oni mają dużo do powiedzenia i ja bardzo chętnie ich zapraszam. Tomek zresztą, Szalony Reporter, też swoimi kanałami, z tego co wiem, chyba ze 4 jeszcze osobami, w tym z Mencenem, dzwonił, zapraszał. Oni nie przyjmują naszych zaproszeń. Oni moim zdaniem boją się, albo oczywiście będą mówić, że nie mają czasu i tak dalej. Natomiast to jest gówno prawda, bo jeżeli ludzie zaczną, tacy jak my, ich zapraszać i oni zaczną się pojawiać, to stracą jeden z argumentów, bardzo istotnych argumentów, czyli argumentu mówienia, że media ich nie zapraszają. Więc odpowiadając na twoje pytanie, za które bardzo dziękuję, pierwsze pytanie, tak, zapraszamy i będziemy zapraszać dalej, dopóki nie zaczną do nas przychodzić. Tak jak powiedziałem, możliwe, że się uda w przyszłym tygodniu, poniedziałek, wtorek, nagrać materiał z jedną z bardziej takich ostatnio pokazywanych w mediach działaczek Konfederacji. O, możecie ją kojarzyć z tego, że w jednej debata kobiet stwierdziła w ten sposób, no tak się debatuje z blondynką. Nie wiem, czy kojarzycie, więc to oznacza, że ona jest czarnowłosa. Ja nie pamiętam, jak ona ma na imię. Natomiast tak, z nią rozmawiałem osobiście, rozmawiałem z nią z 2 dni temu, wstępnie jesteśmy na wtorek umówieni. No zobaczymy, czy tak naprawdę dojdzie to do skutku, czy nie, bo powiem wam, że ja sam naprawdę też chcę pokazać drugi punkt widzenia. To, że ja mam poglądy bardzo jasne, sprecyzowane, że ja nie toleruję osobiście ani PiS-u, ani Konfederacji za te ich głupie poglądy i bardzo takie czasami infantylne, to nie znaczy, że nie chcę pokazać tych ludzi wam, moim widzom, no bo wam też się to należy tak naprawdę, bo ja rozumiem, że ten nasz program i bardzo często mój kanał mogą być odbierane jako taka tuba i tylko to i nic więcej. Zgadza się, bo to nie dlatego, że ja nie chcę tych ludzi widzieć po drugiej stronie stołu, że tak powiem, podczas wywiadu. Oni nie chcą przyjąć od nas zaproszenia. Ci ludzie z jakiegoś powodu nie chcą z nami rozmawiać, a widzicie, że na naszym kanale mieliśmy Dziambora, który był w Konfederacji, a okazuje się, że jest to normalny, fajny facet, z którym spokojnie można porozmawiać. Mieliśmy Koalicję Obywatelską, Szłapkę, mieliśmy teraz w Szalonej Polityce Lewicę, Nową Lewicę z Krzysztofem Śmiszkiem. Mamy 2-3 osoby jeszcze z tej opozycji ustawione i na przyszły tydzień pewno będziemy nagrywali z kimś z opozycji, gdyby się koleżanka z Konfederacji, że tak powiem, wykrzaczyła. No to musimy z kimś nagrać, chcemy z kimś nagrać, więc mamy kogoś tam w obwodach, natomiast walczymy o to, żeby ktoś z Konfederacji, a powiem wam w tajemnicy, jest nawet prowadzona rozmowa z
Nie, tego to nie wiem. Jak Tomek to załatwi, szalony, trzymam za ciebie kciuki. Pan Mejza. Tomek rozmawia z panem Mejzą, żeby zaprosić go do nas na wywiad do szalonej polityki. To już nie będzie szalona polityka, to będzie popierdolona polityka w tym wypadku, ale jak Mejza przyjmie nasze zaproszenie, naprawdę obiecuję, przysięgam, postaram się przynajmniej pół godziny, pierwsze pół godziny nie zwyzywać go, żeby ten materiał miał przynajmniej pół godziny. Po 30 minutach nie mogę wam obiecać, jak się skończy i co będzie z tym dalej, ale tak, zapraszamy też ludzi z PiS-u, natomiast no, oni nie przyjmują. Ja osobiście z PiS-u przekazałem zaproszenie do przynajmniej raz, dwa, trzy, też czterech osób. Z tego trzy znam osobiście. Mamy telefony, rozmawialiśmy jakiś czas temu osobiście. Dzisiaj te osoby oczywiście udają, że mnie nie znają. Pani Aniu, halo, mój telefon dzwonił, pani Aniu. Pani by odebrała mój telefon albo dzwoniła. No ale niestety, tak to jest. Dobra, mam kolejne pytania. Bardzo dziękuję, bo się zaczyna to rozkręcać. Elżbieta Wilczak. Przestraszyłem się, że Elżbieta Witek, ale Elżbieta Wilczek, cześć, dziękuję bardzo i pozdrawiam także. Wkrótce niektórzy widzowie zobaczą reklamę. O, reklama się wam pojawi, jeżeli jesteście ze mną od początku, to mi miło. Dobrze. Pozdrawiam. Elżbieta Wilczak, gdzieś ten. Czy zaprosicie? Tak. Mnie to nie przeszkadza. Nie wiem, co ci nie przeszkadza, Helena, ale no, mi też to nie przeszkadza. Oni mają dobre pomysły, ale kiepskie poglądy. Rozumiem, że chodzi o Konfederację. Tak, Konfederacja ma dobre pomysły. To trzeba się... Ja się z nimi zgadzam. Jeżeli oglądacie nasz program z Tomkiem Szaloną Politykę, to w ostatnim wywiadzie, w ostatnim materiale z niedzieli, który nagrywaliśmy, dwa razy przyznałem Konfederacji rację. Tak, i tu się zgadza. Przyznałem im dwa razy rację i jeżeli mają tą rację Konfederaci, to ja im przyznaję. A że nie potrafią tych racji czasami pokazać w zwykły ludzki sposób, tylko twarzą Korwina Mikke albo Oszołoma Brauna, no to już nie jest mój problem, to jest ich problem. Natomiast tak, zapraszam do Szalonej Polityki, bo tam faktycznie dwa razy w ciągu półtorej godziny przyznaję Konfederacji rację i bez jaj, bez szyderstw naprawdę przyznaję i argumentuję dlaczego, więc tam zapraszam. A ludzi z PiS-u, Michał Dworczyk, Anna Zalewska, Janusz Kowalski, Janusza to Tomek będzie zapraszał. Tak, chcemy zaprosić ludzi z PiS-u, bardzo chcemy zaprosić ludzi z PiS-u. Jeżeli oglądacie ten materiał i macie kontakt z kimś, z kandydatem PiS-u albo z kandydatem Konfederacji, znacie kogoś, naprawdę, zapraszam, skontaktujcie, napiszcie do mnie na moim Instagramie, napiszcie do mnie na moich mediach społecznościowych, skontaktujcie mnie z kimś, ja bardzo chętnie, Tomek zresztą, bardzo chętnie porozmawiamy z PiS-em, Konfederacją, narodowcami, narodowościowcami, nie wiem jak oni się tam nazywają, nieważne, jeżeli ma ten nasz kanał, ta nasza szalona polityka budować pewne opinie, to musimy i chcemy rozmawiać z każdą stroną tej sceny politycznej. Dlatego was, moich kochanych widzów, proszę, skontaktujcie mnie ze swoim działaczem, kolegą, z kimś, kto kandyduje, a kogo znacie z PiS-u, Konfederacji. Bardzo chętnie z tymi osobami porozmawiamy i zapraszamy oficjalnie i publicznie do 24 osób, które w tej chwili mnie oglądają. Mówię, masz kogoś w PiS-ie, w Konfederacji? Daj namiar. Chętnie z nim porozmawiam. Naprawdę, porozmawiamy, przepraszam. Komentarze zaczęło się, rozkręciło komentarze. Bardzo dziękuję. Mnie to nie przeszkadza. Nie, to już byłem. Ciekawa jestem, jakby się tłumaczyli z waszych dobrych pytań ludzie z PiS-u. A, dziękuję. Widzę, że mamy dobre pytania. To mi się podoba. Daj Boże, żeby się udało. Mejza. No, to jest faktycznie. Boją się niewygodnych pytań. Wiesz co, to nie chodzi o to, że nasze pytania będą niewygodne, nasze pytania będą szczere. Zobaczcie materiał z Krzysztofem Śmiszkiem. Rozmawiamy z jednym z dwóch najbardziej prześwietlonych w Polsce gejów. Gejów, gei, no nie wiem jak to nazwać. No w każdym bądź razie para gejów, która jest prześwietlona przez wszystkich. Wszyscy.
i rozmawiam z Krzysztofem Śmiszkiem na temat gejowskiej orgii na plebanii w Dąbrowie Górniczej. No, normalnie pisowiec, gdybym się go zapytał o, nie wiem, gdybym Janusza Kowalskiego zapytał się o, gdzie są jego 2,5 miliona złotych, które zarobił w Enei, to od razu bym je zwyzywał od lewaków, ruskich, Żydów, cholera wie czego jeszcze. Natomiast pytam się geja o gejowską imprezę i chłop potrafi normalnie do tego podejść. Więc to nie chodzi o to, że my mamy trudne pytania. My mamy normalne pytania, tylko jeżeli ktoś podchodzi do naszych pytań nienormalnie, to one stają się trudne. I tutaj trzeba to troszeczkę inaczej powiedzieć. Wyraźnie. Słyszę głośno i wyraźnie, chyba o to chodziło. Okej, okay. Ania, odbierz to do ciebie. Dokładnie, Anię też panią minister zapraszaliśmy, no ale no nie chciała. Kiedy będziesz we Wrocku i gdzie? We Wrocku byłem wczoraj, wracając z Warszawy, jadąc z Warszawy. Byłem we Wrocku wczoraj na dworcu PKP przez 1,5 godziny, czekając na pociąg do mojej miejscowości rodzinnej. We Wrocławiu nie wiem, kiedy będę, ale wybieram się do Krakowa. W sobotę będę w Krakowie, będziemy nagrywali z Tomkiem następny materiał, a w niedzielę będę na Marszu Miliona Serc w Warszawie i stamtąd też będę robił live'a dla wszystkich tych, którzy dzisiaj nie mogą oglądać, nie mogą się tam wybrać, nie dzisiaj, ale w niedzielę nie mogą się tam wybrać. Natomiast was wszystkich, którzy możecie się wybrać, a zastanawiacie, nie zastanawiajcie się, wsiadajcie i jedźcie, po prostu trzeba jechać. Ja też tam będę. A dlaczego pytasz, Mati Wolfram, kiedy będę we Wrocku? Chcesz mnie na piwo zaprosić? Pamiętaj, że ja nie jestem od Mencena, ja piwa nie pijam. Nie no, żartuję, piwa pijam. Janusz Kowalski to byłby hit. No z nim to bym nie wytrzymał. Powiem ci, że z Mejzą będę się starał wytrzymać te 30 minut, ale z Kowalskim to boję się, że 15 bym nie wytrzymał. No ale okej, okay. jest to jakieś wyzwanie, które podejmuję. Panie Januszu, jak pan ogląda, albo pan słyszy, albo ktoś panu doniesie, możecie wyrwać ten kawałek, co teraz możecie wyciąć ten kawałek do shota, nie wiem jak to się tam robi, ale jakoś to można zrobić. Panie Januszu, zapraszam na wywiad. Obiecuję, że będę delikatny jak księża z Dąbrowy Górniczej. Jakiś alarm mi się włączył. Mam nadzieję, że się zaraz wyłączy. Szara! Nie wiem, co to jest. No, mniejsza z tym. Słuchajcie, no dobra. Bateria jeszcze żyje, więc jeszcze możemy spokojnie gadać. Chyba, że zaraz będę musiał naprawić. Zapraszam na drinka, nie na piwo. Nie no, Mati, ja żartowałem oczywiście z tym piwem. Ja piwo pijam. Oczywiście przyjmuję zaproszenie, co więcej, bardzo chętnie postawię ci tego drinka. Nie wiem, jak się możemy umówić, ale proponuję, napisz do mnie na moim Instagramie, napisz do mnie, Mati, do mnie na Instagramie, umówimy się. Ja będę we Wrocławiu chyba 6 albo 7 października mam zaplanowane we Wrocławiu. Chcę spędzić pół dnia z jednym z kandydatów opozycyjnych i robić z nim materiały i pokazywać wam to na moim kanale. A właśnie muszę córce odpisać, bo się ze mnie nabija. No dobra, ale że tak powiem, już jej odpisałem. Dobra, więc 6 albo 7 października będę we Wrocławiu, więc bardzo proszę, napisz do mnie na Instagramie. Umówimy się i pójdziemy sobie gdzieś na piwo czy tam na drinka, nie ma problemu, jestem do dyspozycji. A i oczywiście jak już z Mateuszem, z Matim ustalimy termin, a Mati się zgodzi, to wrzucę na Instagrama, na mojego Instagrama i zapraszam was na piwo z Mencenem, chciałem powiedzieć, Jezus Maria, nie na piwo z Mencenem, zapraszam was na drinka z Sebum. Dam wam znać, gdzie będę, więc zapraszam na mojego Instagrama, lajkujcie na mojego, wbijajcie na mojego Instagrama, lajkujcie mnie tam, będzie zaproszenie. Gin z tonikiem i limonką, mój ulubiony. No jest to też ulubiony gin mojej przyszłej żony, jest to ulubiony drink mojej przyszłej żony, gin z tonikiem i limonką, uwielbia go, że tak powiem, w gorącym klimacie, w którym mieszkamy. Jest to jeden
z bardziej orzeźwiających drinków i naprawdę ja tak średnio go lubię, moim ulubionym jest Negroni, ale okej. Okej, napiszę, jestem oficerem WSI w stanie spoczynku. Wiesz co? Czekaj, ja mam 45 lat, to jeżeli ty jesteś oficerem WSI, szybko zacząłeś karierę, to pewno jesteś młodszy ode mnie. Mati, ile masz lat, tak z ciekawości? No bo oficer WSI to jest mundurówka, więc po 15 latach, czy tam po 20 się przechodzi na emeryturę. Więc możesz mieć ze 40 lat, pewno będziesz młodszy ode mnie, jak znam życie. Szczerze mówiąc, szalona polityka to był strzał w dziesiątkę. To może też spokojnie w Warszawie z Tomkiem też. Tak, Tomek też będzie w Warszawie, to jest nasz plan, że właśnie w Warszawie chcemy zrobić live'a, chcemy połączyć te nasze kamery, Tomek będzie szedł z jednej strony, ja będę szedł z drugiej strony, chcemy zrobić takiego, o Mati, sorry, 67, no to trochę więcej niż ja mam 45, wczoraj miałem 45 urodziny. Moje córki mi zrobiły prezent, torta przyniosły z świeczkami 45, wkurzyły mnie. No ale okej, Mati, więc jesteśmy umówieni na jeans z tonikiem, napisz do mnie, tak jak powiedziałem, na Instagramie, was proszę, napiszcie też na Instagramie, zasubskrybujcie, nie, jak to się mówi, zalajkujcie, nie wiem, follow me, czyli weźcie mnie tam na Instagramie, kliknijcie, to zobaczycie, kiedy z Matim idziemy na drinka. Wszystkiego najlepszego, spóźnione, ale szczere. Dziękuję bardzo. Gwiazda Iraku, Afganistanu, wiesz co, a dobra, jeszcze tak, dziękuję bardzo za życzenia, ja nie mówiłem dlatego, że oczekiwałem życzeń, ale dlatego, że po prostu zamiast mi napisać tam 25 czy 27, to mi w cholery małe napisały 45, no czy nie takie małe, o, Czarzasty jest w TVN-ie, uwielbiam Czarzasty, ale dlaczego nie ma, ej, Czarzasty bez tego, bez sweterka, co się stało? W garniturze Czarzasty, toż to przecież jest jakaś paranoja. Dobra, 32 lata służby, Mati, naprawdę szacun, WSI, Wojskowe Służby Informacyjne. Mam nadzieję, że nie chcesz ze mną przeprowadzać rekrutacji. Pamiętaj, że ja na stałe mieszkam w Indonezji. Ja tutaj w Polsce to mało kogo, że tak powiem, mogę ci podstawić. No ale spotkamy się, to się dogadamy. Dobrze, gwiazda Iraku i Afganistanu, no, ale jako WSI, Wojskowe Służby Informacyjne, byłeś w Iraku i Afganistanie? Stary, to ty jesteś taki trochę James Bond, coś mi się wydaje. Ja bardzo chętnie się z tobą spotkam, naprawdę bardzo chętnie się z tobą spotkam i pogadam, a ze względu, że planuję napisać kolejną książkę, nie wiem, czy wiecie, że napisałem książkę polityczną, a że planuję napisać kolejną książkę, to bardzo chętnie wysłucham twoich historii. Jeżeli się zgodzisz, to może, oczywiście nie pod imieniem i nazwiskiem i może nie w 100% zgodnie z twoim przekazem, wstawię do książki, kolejnej książki, którą zamierzam rozpocząć pod koniec tego roku pisać. Mam tak mały już zarys, co chcę, żeby było w tej książce, ale do rozpoczęcia książki potrzebuję, że tak powiem, jednego elementu. Muszę wiedzieć, kto wygra wybory w tym roku. Oczywiście wierzę, że wygra Koalicja Obywatelska, natomiast zamysł książki jest na tyle istotny, że muszę wiedzieć, kto wygra wybory. 18 masz, możesz z Matim... tak, mam 18, mam 18 lat i mogę z Matim iść na drinka. Tu się zgadzamy, dokładnie. Dlatego taki jest plan, że idziemy na drina, słuchajcie. No dobra, dalej jest 25 osób, było przez chwilę ponad 30 osób, super, naprawdę lubię, podoba mi się robienie live'ów. Dawajcie jakieś pytania. Bo fajne były te wasze pytania, jeżeli chodzi o Konfederację, jeżeli chodzi o PiS. Doskonale wiecie, że... Słuchajcie, a mam pomysł. A co wy na to, jakbym wrzucił oficjalnie gdzieś numer telefonu na przykład do Anki Zalewskiej albo do Michała Dworczyka i zaczęlibyście do nich pisać i dzwonić, żeby przyszli do nas do... Albo, o, ja wiem, wstawię oficjalnie numer telefonu tego, Bosaka. I zaczniecie wy wszyscy pisać i dzwonić do Bosaka, że ma przyjść do szalonej polityki. Co wy na taki pomysł? Z innej beczki.
Ja myślę, że wszyscy źle interpretujemy aferę wizową, ponieważ Polska powinna dostać Nobla za najbardziej humanitarny przerzut ludzi, a nie... A, no to powiem ci tak. Graph tape, ok. A, to ty jesteś, poczekaj, Graf, zaraz wrócę do twojego, do afery wizowej, ale Mati, to ty jesteś z tego rozdania, gdzie Macierewicz wszystkich, że tak powiem, wszystkich exposed, czyli ujawnił i pokazał wszystkich naszych szpiegów, znaczy szpiegów, żebyście źle nie zrozumieli, każdy kraj ma swojego Jamesa Bonda i swoich szpiegów, tak? Więc Mati jak najbardziej się przysłużył krajowi, Amanda Macierewicz ciebie wystawił, że tak powiem, na strzał. Sensu stricto, tak? Jeżeli dobrze rozumiem, no tak, jeżeli 32 lata w służbie, no to ty wchodziłeś do w 90 roku. No tak, przepraszam, ty, ja nie policzyłem tego. Mati, przepraszam, bo widzisz, no jakoś tak tego nie skojarzyłem. A to ja zrobiłem nawet film na moim kanale o tej kreaturze Macierewiczu i o tym, że wystawił kilka tysięcy osób na strzał, kilka osób popełniło samobójstwo, a kilkadziesiąt czy tam kilkaset zostało jeszcze zamordowanych przez wywiady obcych krajów. I tu nie mówię o pracownikach WSI, że zostali zamordowani, ale na przykład współpracownicy, to Karbala taki film dokładnie pokazywał to, o czym teraz mówię, zostali zamordowani, eliminowani po prostu. No to szpiegostwo to nie jest kurwa w kij dmuchał, to jest naprawdę gra dla trudnych, dla silnych zawodników, tym bardziej Mati, zwracam honor i to niestety nie dam się zaprosić na drinka, bo tego drinka to ja stawiam w ramach podziękowania za twoją służbę i za to, że musiałeś pod taką mendą jak Macierewicz pracować, chociaż nie wiem przez ile, bo on to zrobił bardzo szybko po swoim wejściu, ale dziękuję ci za to. Dobrze, to Mati, jesteśmy mówieni, tylko proszę napisz na Instagramie. Graph tape, jeżeli chodzi o aferę wizową, stary, to powiem ci tak. Kolega Tomek, szalony reporter, na chyba drugim naszym odcinku, czyli tydzień temu, nie w ostatnią, tylko jeszcze w przedostatnią niedzielę, poszedł trochę jeszcze dalej niż ty, bo on uznał, nie, to było w trakcie wywiadu z kimś, cholera, to było w trakcie wywiadu chyba z Myrchą, tak, to było z Myrchą, zobaczcie sobie materiał z Myrchą, ja tylko wam powiem taką zajawkę, to Tomek próbował nam, mi i Myrsze, Arkowi Myrsze, udowodnić, że PiS przez tą aferę wizową chce sobie zwrócić koszty związane z postawieniem muru na Białorusi. Jedno i drugie jest tak absurdalne, że w tym kraju rządzącym przez tą władzę dzisiaj jest to faktycznie możliwe. Naprawdę, jest to tak absurdalne, że pisząc książkę bym nie wymyślił takiego scenariusza, ale tak czy siak, znaczy ja dzisiaj jeszcze słyszałem teorię podczas spotkania w Elblągu Tuska, że PiS zrobił aferę wizową po to, żeby rozwinąć wojnę hybrydową z Niemcami, bo PiS stwierdził, że jak zaimportuje 1 000 000 uchodźców, którzy i tak pójdą do Niemiec, a nie do Polski, to oni będą mieli takie problemy, a my będziemy najlepsiejsi. Więc te wszystkie te trzy teorie moim zdaniem są nieprawdziwe. Prawdziwa jest taka, że jeden z drugim kolesiem z PiS-u chcieli sobie zarobić gruby hajs na lewych wizach, na lewych, no, na biednych ludziach, żeby była jasność, bo ci ludzie faktycznie niejednokrotnie płacili po kilkanaście tysięcy dolarów tylko po to, żeby zmienić swój stan posiadania, żeby zmienić swoje życie, żeby ich dzieci nie musiały przechodzić tego, co oni przechodzą i tak dalej, i tak dalej. Więc za każdą historią stoi inna tragedia, natomiast prawda jest taka, że to nie jest trudne do tego, żeby sprawdzić, ilu ich było nielegalnych, że ilu ich było przerzucanych, tylko nikomu się dzisiaj nie chce tego zrobić, bo to by było
no niestety niewygodne i w tym momencie boję się, że te trzyliterkowe firmy ABW, CBA, CBS, czy to jest CBSP, CBS i tak dalej, by się zajęły doszczętnie i dogłębnie takimi zawodnikami. O, Wałbrzyszanka pozdrawia z Niemiec. Kasia Siwa. Cześć Kasiu, witam serdecznie. A ja jestem z Żarowa. Pewno wiesz, gdzie jest Żarów. I teraz nadaję z Żarowa. Nie chciało mi się jechać do Świdnicy, ale no dobra, nadaję z Żarowa. Wałbrzyszanka. Wałbrzyszanka przyjeżdża na wybory. Bardzo proszę o informację. Mati, bardzo mi przykro. Napisz do mnie, proszę cię, to może w tej drugiej sprawie też ci pomogę. Uściski dla... Aż mnie zatkało. Wiem, jak ciężko jest żyć z depresją. Nie miałem nigdy depresji, ale brat mojego przyjaciela przechodził bardzo ciężko depresję. Ja parę razy pracowałem z ludźmi, którzy przechodzili depresję. Wiem, jak to jest trudne, wiem, jak to jest ciężkie, nie tylko dla osoby chorej, ale dla wszystkich dookoła. Trzymaj się, jak tylko mogę jakoś pomóc, jestem na Instagramie, daj mi znać, bardzo chętnie porozmawiam z tobą czy z córką. Napisz do mnie na Instagramie, dam ci mój telefon, bardzo chętnie pomogę. Masz rację w 100%, rozumiem, że w sprawie afery wizowej mam rację w 100%. Ale wiecie, teoria z tym, że musiał sobie PiS odrobić tą budowę tego płotu na granicy z Białorusią, też nie jest zła. Naprawdę nie jest zła. I tutaj muszę Tomka pochwalić. Chłop się rozwija politycznie. Naprawdę odwalił kawał dobrej roboty, jeżeli chodzi o wymyślenie takiej teorii. Kasiu, tak jest. Aha, czyli rozumiem, że Kasia wraca na wybory i Kasia będzie głosowała. Kasia, na kogo będziesz głosowała? Ja nie mam problemu. Jeżeli będziesz głosowała na PiS czy na Konfederację, napisz. Nie cukruj mi. Tylko napisz prawdę, na kogo będziesz, Kasiu, głosowała. Jestem bardzo ciekawy. Ale jak napiszesz, że na PiS, to od razu się szykuj na drugie pytanie. KO, cholera, no dobra. To. A na kogo na KO? Nie wstydzisz się powiedzieć, na kogo będziesz z KO głosowała? Dawaj. Ja mam swoich faworytów na tej liście. Znam z tej listy. Lista KO w Wałbrzychu to jest 16 osób, no to znam z 10. Osobiście. Dawaj, na kogo będziesz głosowała? Sylwia Bielawska. O, Sylwię też. Znaczy z panią Sylwię. Z Sylwią nie jestem na ty, to jest pani Sylwia nadal dla mnie. Bardzo dobry wybór. Bardzo dobry wybór. Na tej liście jest jeszcze Monika Wielichowska. Znam ją osobiście, ale nie odzywa się do mnie, bo ją umieściłem w mojej książce. Tak mi się wydaje, że z tego powodu się do mnie nie odzywa. Nawet telefonów ode mnie nie odbiera. Znam Kasię Żygłocką. Z Kasią się jutro spotykam. O, nagram wam jakiś filmik z Kasią. A słuchajcie, powiedzcie mi w ogóle, co myślicie na temat, żebym robił krótkie filmiki, takie z ulicy i wrzucał je na swoje media społecznościowe. Ja wiem, że to będzie mega promocyjne dla kandydatów, ale obiecuję, że będę starał się zadawać wam im jakieś pytania, na które będą musieli odpowiedzieć, żeby to nie było takie, dzień dobry, Katarzyna Mrzygłocka, lista Koalicji Obywatelskiej numer 2, zagłosuj na mnie, bo ja jestem Kasia. Nie. Tak, to możecie się spodziewać, będzie jakieś trudne pytanie, z jajem pytanie, telewizor mi się wyłączył. Czarzasty rozwalił mi telewizor. No dobra. Co myślicie na temat takich materiałów z kandydatami? Jak po drodze spacerując na przykład w sobotę po Krakowie albo jutro po Świdnicy? O, jutro idę do Świdnicy, będę w Świdnicy. Jak ktoś jest jutro w Świdnicy, zapraszam na piwo z Mencenem. Podoba mi się to piwo z Mencenem. I bym spotykał kandydatów i robił z nimi takie filmiki. Co wy na to? To jest wszystko chore. Od czasów AWS-u oni wszyscy tylko... takich ludzi jak my i Tomek, słuchaj, jest trochę w polityce, tylko że oni się nie mogą przebić, oni się nie przebiją. Ja bym mógł pójść do polityki, ale no cholera jasna, zgodzę się z tym. Z Kukizem teraz się... A pfu! No ale zgodzę się z nim.
Ciężko jest takiej osobie jak ja wejść do dużej polityki z tego prostego względu, że duża polityka rządzi się tym, że ani pierwszego, ani drugiego, ani trzeciego miejsca, no pierwsze i drugie miejsce jest najważniejsze na liście, nie dostanę, no bo pierwsze miejsce na przykład w moim okręgu dostała Monika, której się to należało i nie ma opcji, żeby, nie widziałem innej opcji, żeby Monika Wielichowska nie dostała jedynki, bo ta dziewczyna nie pracuje, ona zapierdala, naprawdę. PPP, siema Sebiks, PPP, a PPP, dużo twoich komentarzy jest na moim, pod moimi filmami, albo się mylę. Więc nie ma takiej możliwości. Więc a propos wejścia mojego i Tomka do polityki. Oczywiście, dlaczego się zgodzę z Kukizem? Bo gdyby były JOWY do Sejmu, tak jak jest teraz do Senatu, to takie osoby jak ja miałyby większą szansę na to, żeby wejść, niż jak jest kwestia związana z tym, z listami. No bo jeżeli chodzi o te listy, to tak jak mówię, to jest no niewykonalne, niestety. Ruszył nowy podcast. No nie interesuje mnie nowy podcast. Gdzie jest mój ten? Cholera jasna. Zginęła mi. Ale jaja. No, gdzie to jest? Cholera jasna. No by to... O, jest. Dobra, mam. Wróciłem. Więc wracając do tego. Ale... Jeżeli byłyby JOWY, to wtedy taka osoba jak ja ma większą szansę, bo ja nie chcę się za bardzo wiązać z partią, ja nie chcę mieć na plecach napisu, nie chcę mieć legitymacji partyjnej. Jedyna partia, do której chciałem i uczciwie mówię, chciałem i walczyłem o to, żeby przystąpić, to była partia Nowoczesna. 8 lat temu chciałem kandydować z Nowoczesnej, miałem tylko jeden warunek, pierwsze miejsce. Znałem już wtedy, znam dzisiaj, Ryśka Petru. No niestety Ryśka nie przekonałem, żeby dał mi jedynkę. Dał tą jedynkę działaczowi Nowoczesnej, który doprowadził do tego, że do Sejmu wszedł Zyska, wtedy od Kukiza, chyba tak, Zyska od Kukiza, a nie wszedł on. Bo Jacka, o którym mówię, lubię, szanuję, dyrektor liceum i tak dalej. Natomiast gdyby mi dał jedynkę, ja wtedy miałem media za sobą, byłem właścicielem dużej firmy, bardzo dużym pracodawcą w Polsce, miałem większe szanse, żeby z tej jedynki wejść do Sejmu wtedy niż Jacek. Natomiast znów problem partyjniactwa jest taki, że nie miałem za sobą ludzi z danej partii, bo ta partia się tworzyła oddolnie i tak dalej i nagle ja się pojawiam, który miałem dostać. Miałem dostać dwójkę. Z dwójki bym nie wszedł. Prawdopodobnie bym nie wszedł, bo bym nie przebił tej premii, którą dostaje jedynka. Dlatego i od tamtej pory nie chcę mieć partyjnej plakietki. Dlatego jako osoba, która nie zgadza się na partyjne plakietki, no nie mam za bardzo szans na to, żeby znaleźć się na wysokim, eksponowanym miejscu listy Koalicji Obywatelskiej, Lewicy albo Trzeciej Drogi. No dobrze. Kasiu, nie wiem, gdzie się podziało złoto. Nawet nie wiem, o jakie złoto chodzi. Ja nigdy nie miałem 123,8 tony złota. Jeżeli ktoś miał, no, pomysł super, lubię Ciebie słuchać. Tacy jak Ty potrzebni są na YouTubie. Kasiu, bardzo dziękuję. Po drugie, to co robię dla Was naprawdę daje mi wielką satysfakcję i też pokazuje, że pod tymi moimi filmami nie pojawiają się tylko moi zwolennicy, ale pojawiają się też oponenci i także pojawiają się hejterzy, ale wszystkim Wam dziękuję za to, że jesteście. PPP, buziaczki, zgadza się, a PPP ma jakieś imię? Sebik, zrób na wikę lepiej jak się przeprowadzić na Bali. Dobrze, zrobię live'a, obiecuję, na temat tego, jak się przeprowadzić na Bali, ale to nie będzie dzisiaj, to będzie, możemy sobie się umówić na przykład na przyszły tydzień. Co Wy na to? Na przyszły tydzień w weekend zrobię live'a i PPP, jak mi powiesz, jak masz na imię,
to specjalnie dla Ciebie zrobię takiego live'a. Dobra, Sebik, dobra, to jest Kasia. Te wszystkie afery mnie męczą. Ja bym już chciała, żeby było po wyborach. No ja też bym chciał, żeby było po wyborach. Nowoczesna też dawała Petru Maderę. No poleciał na Maderę, no i Boże. A, rezerwy z Anglii. A, rezerwy z Anglii, które ten, jak on się tam nazywa, ekspert ekonomiczny Glapiński, że tak powiem, sobie ściągnął do NBP-u. Nie wiem, co się z tym złotem stało. Pewno na bilansie leży i tyle. Dawaj adres. A, no tak, dawaj adres, bo UPPP. PPP, dawaj imię, bo nie będzie live'a. Naprawdę. 24 lata, niski przebieg. No, nie o takie rzeczy się pytam. Dawaj imię, bo nie będzie live'a, jak się przeprowadzić. Piotr. Więc Piotr, wracając do tematu, jeżeli... A, jest, przepraszam, nie widziałem. Gdzieś jakoś tak jednym okiem patrzę na Monikę Olejnik, więc drugie oko mi tutaj nie kodowało tego. Patrzę jeszcze na ten, jeszcze potrzebuję trzecie oko. Bo tak, tu Olejnik, tu komentarze, jeszcze patrzę na ten, na stan baterii. Piotr, więc tak jak mówiłem... Umawiamy się, powiedziałeś imię, więc w przyszłym tygodniu będzie live związany z czym? A, live związany z Bali, jak się przeprowadzić do Indonezji. Zapraszam już dzisiaj, zapraszam już Was wszystkich dzisiaj. Pewno o polityce też będzie, bo jak znam życie, to ciężko będzie ominąć temat polityki, ale tak czy siak tematem, motywem przewodnim, live motywem będzie Indonezja. Czy według Ciebie po wyborach szkoły ryzyka Ministerstwo Oświaty powinno dobrać kierunki lekarski? Odebrać chyba, chodziło o to, że odebrać. Znaczy, ja powiem tak. Prawda jest taka, że w Polsce brakuje lekarzy, brakuje pielęgniarzy, pielęgniarek i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli okaże się, że ta szkoła spełnia standardy, w co nie wierzę, żeby była jasność, czy ona może spełnia standardy tej baby z wioski, która leczy, ale żeby nie było, że nie wiem, a się wypowiem. Jeżeli ta szkoła spełnia standardy i będzie uczyła medyków zgodnie z przysięgą Hipokratesa, przynajmniej, czy Sokratesa? Hipokratesa. Przysięgę Hipokratesa, czyli po pierwsze leczyć, czy jeżeli lekarze, którzy wyjdą spod skrzydeł uczelni Rydzyka, będą umieli, potrafili wykonać aborcję, albo nie wiem, lobotomię, albo jakieś inne zabiegi, to dlaczego im odbierać? Tych lekarzy u nas brakuje, więc nie chodzi o to, żeby mu zabrać pieniądze na tą szkołę. Jeżeli już ją zrobił, i plan nauczania w tej szkole jest taki, jak być powinien, to pieniądze trzeba dawać. Tych lekarzy nam potrzeba, ale wystarczy mu odebrać pieniądze na różne muzea. Nie wiem, czy wiecie, też jest jeden film na moim kanale o tym, nie wiem, czy wiecie, że Rydzyk dostał prawie 300, czy tam ponad 300 milionów na różnego rodzaju dotacje, w tym na muzeum, to które tam robi, te opatrzności boskie, czy jak ono się tam nazywa, dostał ponad 200 milionów. No, jeżeli ktoś sobie chce na własnym terenie, kurwa, wybudować własne muzeum, to niech se za nie zapłaci, a nie ja za to płacę, albo ty. No nie, no bez jaj. Te rzeczy trzeba mu odebrać. Jak myślisz, dojdzie do delegalizacji PiSu? Nie dojdzie do delegalizacji PiSu. Nie dojdzie do delegalizacji PiSu z tego względu, że no, jeszcze daleko. To nie delegalizowane. Najbliższa delegalizacji to jest Konfederacja, szczególnie z tym jej pionem takim, tak? Gdzie oni sobie tam, wiecie, te rączkę noszą i tak dalej. Więc to ta część i ta Konfederacja, bo to znów, żeby nie było, bo w Konfederacji na przykład ostatnio oglądałem wywiad z synem pana Banasia,
Kurde, no to jest naprawdę rozsądny facet i widać, że na trudne pytania on musi się zatrzymać, ugryźć, przełknąć ślinę i odpowiedzieć tak, jak partia odpowiada, mimo że to nie jest po jego toku myślenia. To jest inteligentny facet, który musi grać w grę, którą Konfederaci wymyślili, żeby wejść z dobrym wynikiem do Sejmu. I tak samo jest w PiS-ie. PiS to są debile, bo można powiedzieć o człowieku debil, o polityku, więc w PiS-ie są debile, ale są też inteligentni ludzie i nie ma co delegalizować partii. Trzeba po prostu wsadzić tych, którzy nakradli, narobili przekrętów, narobili różnego rodzaju afer i koniec. I jak się tych wsadzi, to ten PiS niech se istnieje. No, no, nie ma co być aż takim brutalnym moim zdaniem. Za 4 lata dać świeżą krew dla narodu. Dlatego... Klauzula sumienia do likwidacji. Klauzula sumienia, no tak, tak, tu się jak najbardziej zgadza i za 4 lata dać świeżą krew dla narodu. Co sądzisz o firmie Holland? No ja nie jestem z PiS-u, więc jeżeli chodzi o film Holland, to się nie wypowiem. Planuję jutro pójść do kina, więc na następnym live się wypowiem. Natomiast, tak jak powiedziałem, nie jestem z PiS-u, więc nie będę się wypowiadał o rzeczach, których nie widziałem. I jeżeli będę zdegustowany, to wam to uczciwie powiem. Jeżeli będę ukontentowany, to też wam uczciwie powiem. Jak zobaczę film, opowiem. Oficjalnie dostał 300 ileś milionów. Tak, tak, ponad 300 milionów. To jest na moim filmie właśnie o tym, o ryzyku. A czekaj, czy ja opublikowałem już ten film, cholera? To jest pytanie, bo ja mówię wam, że zrobiłem, a ja jeszcze tego filmu chyba nie opublikowałem. Już sprawdzam na swoim kanale, a to dziwne, tak wejść na własnego YouTube'a podczas prowadzenia live'a, nigdy tego nie robiłem, no ale okej, niech będzie treści. Nie, ja jeszcze tego filmu nie opublikowałem, ale wam narobiłem, cholera jasna. No dobra, przepraszam, film będzie opublikowany w niedzielę, więc zapraszam was w niedzielę na mój kanał główny. I tam będzie film o tym, jak to Rydzyk wydoił ponad 300 milionów, kto ile mu dał i tak dalej, i tak dalej. Więc trochę się napracowałem nad tym materiałem. PiS i PO to samo. No nie do końca. Nie zgodzę się, że to samo, chyba że w kontekście, że to politycy. No to tak, to politycy. Układ cały czas jest przy korycie. Artystycznie film Holland to kicz, a politycznie to inżynierowie nie. Wrzuć go, czekamy. Tak, wrzucę go. Mam zaplanowane filmy, tak jak powiedziałem, w niedzielę będzie. Na niedzielę będzie, bo to będzie trochę dłuższy film. Jak zazwyczaj moje filmy tam mają te 10-12 minut, no to ten z tego co pamiętam, pamiętam. Mogę sobie sprawdzić. No, ma ponad 25 minut, więc dlatego go na niedzielę daję, ale będzie ciekawy. Na pewno zapraszam już w niedzielę do tego. Zapraszam już w niedzielę do oglądania. Rozumiem, że założenie własnej partii nie wchodzi w grę, bo pominęłeś temat. Nie pominąłem, nie widziałem tego tematu, a staram się czytać wszystkie komentarze. Nie mam takich ambicji. Nie mam takiego zaplecza finansowego, wiecie, to po pierwsze trzeba by zacząć od ambicji, bo zaplecze finansowe to by się znalazło, no tak, to okej, to nie staram się wymyślić problemu, tylko po prostu ja nigdy nie miałem ambicji mieć własnej partii, ja nigdy nie miałem ambicji być aż tak wysoko w polityce, chciałem iść do polityki, nie ukrywam, mówiłem już to dzisiaj, kiedyś dawno temu też próbowałem z inną partią, natomiast własna partia? Nie mam takiej ambicji. Nawet jakby ktoś zakładał partię, załóżmy hipotetycznie, że dwóch moich kolegów zakłada partię i mówią: Seba, dołącz do nas jako trzeci założyciel. Nie poszedłbym. Nie interesuje mnie to w ogóle. Wrzuć go, czekamy. Wrzucę oczywiście. Rozumiem, że... Okej, to już czytałem. Ja mam ulubiony film Holland, to Europa, super.
Czytałeś Imperium Rydzyka, co... nie mogę powiedzieć ten o Imperium Rydzyka. Czytałem o nim, a dlaczego nie mogę powiedzieć? Dlatego, że wypowiadam się na ten temat w niedzielnym filmie. Dlatego zapraszam w niedzielę do oglądania. Za 4 lata odbudować ten kraj. No właśnie chyba coś robi. Kolejny komentarz. Zróbmy może coś, żeby za 4 lata odbudować ten kraj. Wydaje mi się, że właśnie coś robimy, słuchajcie. Ja mieszkam na Bali. Faktycznie jakbym mieszkał w Polsce, to bym pewno zrobił więcej. Ale jedyne, co mogę robić mieszkając na Bali, to właśnie te filmiki, pokazywanie, obnażanie, obłudy, głupoty, chamstwa, buty. Dzisiaj opublikowany został film z panią Lichocką, jedynką skądś tam, nie pamiętam. Słuchajcie, no ten film w ciągu 4 godzin, ma 5 godzin, ma 12 tysięcy wyświetleń. Więc 12 tysięcy osób widziało moją twórczość, wesołą twórczość na temat pani Lichockiej. Więc pani Lichocka, teraz można, wiecie, bo teraz jest prawo cytatu, prawda? Tylko świnie chodzą w siedzą w kinie. Jak to Duda cytował, prezydent Duda to debil, jak to Żulczyk mówił, więc ja pana Żulczyka cytuję. No i jak pani Lichocka, to ja ją też cytuję, co nie? Więc słuchajcie, ja robię coś, bo chcę, żeby się zmieniło. Tak jak powiedziałem, przyjechałem do Polski na wybory, na marsz, porobić materiały, pokazać kandydatów, nawet z dalszy list. To nie chodzi, żebym ja zaciągnął Monikę Wielichowską i zrobił z nią wywiad. Notabene Monika, dzwoniłem do ciebie, więc kurwa też odbierz telefon, a nie jak Zaleska nie odbierasz. Ale na przykład z kandydatami z dalszymi, na przykład z panią Sylwią, mam do niej telefon, zadzwonię. Może jutro podjadę i zrobię z nią krótki materiał, dokładnie. Może zrobię z kimś z Lewicy, no z Dolnego Śląska, tak, znam jednego z kandydatów Lewicy. Bardzo chętnie zrobię. I tyle, no dlaczego nie? To przecież jest normalne, prawda? No dobrze. I będę robił, takie rzeczy będę robił. Wspieram finansowo kandydatów, wspieram merytorycznie. Nie wiem, co mogę jeszcze więcej zrobić. Zostaję tutaj do połowy listopada. No, to, co mogę, to robię. Jak macie pomysły, co mogę jeszcze zrobić, piszcie. Ja bardzo chętnie zrobię, ale pisząc mi pomysł, co ja mogę zrobić, żeby się zmieniło, pamiętajcie, że wy możecie dokładnie to samo. Jeżeli nie chcecie pokazywać swojej twarzy w mediach społecznościowych, to wystarczy, że znajdziecie swojego kandydata i polajkujecie jego post, polajkujecie jego zdjęcie, puścicie post i zdjęcie dalej, żeby pokazać swoje wsparcie. Niech dwie osoby z waszego towarzystwa podejmą decyzję, że zamiast głosować na pisiora, zagłosują na kogoś z koalicji. Zrobicie więcej, niż wam się wydaje. Bo jeżeli ty przekonasz dwie osoby, on przekona dwie, ona przekona dwie, a jest nas 18 tysięcy, bo ponad 18 tysięcy ludzi subskrybuje mój kanał, no to z tych 18 tysięcy niech tylko połowa przekona po dwie osoby. To jest, o, ale mi wyszło, z 18 tysięcy połowa razy dwa to jest 18 tysięcy. Ja to jestem bez szacha. 20 tysięcy, przerzucenie 20 tysięcy głosów z PiS-u da do Koalicji Obywatelskiej, do Lewicy czy do Trzeciej Drogi, daje ekwiwalent 40 tysięcy różnicy. Tak, ja wiem, że to jest trudne i to jest matematyka rodem z PiS-u albo od Glapińskiego, ale tak jest, bo jeżeli PiS-owi zabierzemy 20 tysięcy, damy je 20 tysięcy do Koalicji Obywatelskiej, to różnica to jest 40 tysięcy. A 40 tysięcy to jest czasami jeden mandat, jeden, dwa mandaty w danym okręgu wyborczym. To teraz sobie pomyśl, w moim okręgu wyborczym zabranie dwóch mandatów powoduje, że PiS jest w czarnej dupie. Naprawdę. I to bez jaj. Naprawdę. Znaczy oni nie mają jaj, więc oni są co do zasady bez jaj, ale będą bez jaj w czarnej dupie jeszcze na dodatek. No dobra. To tyle z moich wywodów na temat tego. Dobrze. Kasia. Tomek. Bardzo was lubię i szanuję ciebie i Tomka i myślę, że moglibyście
przez te 4 lata naprawdę zbudować super partię. A jak byśmy ją nazwali? Grafę, podaj nazwę naszej partii. Co, szaleni wariaci? Nie wiem. Partia szalonych wariatów? No nie. Na tyle, co znam Tomka, to wydaje mi się, że on też nie jest, nie ma skłonności masochistycznych i nie chce zakładać partii. Ale dziękuję za zaufanie, ale obiecuję ci, że jak będzie możliwość, to za 4 lata będę kandydował. Jak będą JOW-y, to będę kandydował. Z partyjnej części, z listy nie widzę szans. Dobrze. Skandal za tego... No dokładnie, no żenada, no bo co można przy okularach tłumaczyć, co nie, ta Lichocka, no ja jako okularnik, ja ją naprawdę, o wilku mowa, w TVN-ie właśnie jest pokora, praca, umiar, czyli nasza pani Lichocka, włączcie sobie TVN, nie włączajcie TVN24, bo wtedy wyłączycie mnie, nie oglądajcie, nic tam ciekawego nie ma, żartowałem o tym geście, dobrze, w Polsce to można zrobić, ale... pod siebie, 40 lat, optymistyczne podejście, zwłaszcza, że w kraju. Magda, cześć Magda, po pierwsze witam, bo chyba to twój pierwszy komentarz. Jeśli Magda, no po pierwsze tak powiedziałem, cześć, po drugie nie, w Polsce można dużo zrobić. Ja mam 45 lat i naprawdę zrobiłem dużo. Ja w 20 ponad lat temu założyłem firmę, która zatrudniała prawie 100 ludzi, wylądowała na giełdzie. Naprawdę można zrobić dużo. I to takie, nie, można zrobić dużo. Polska jest krajem... Ja wiem, że to głupio zabrzmi, cholera, bo teraz nie, ale powiedzmy tak, Polska była krajem możliwości i w tym kraju można było dużo zrobić, nie patrząc na to, czy się ma taką, czy taką plakietkę. Dzisiaj Polska też jest krajem możliwości, Polska jest krajem wielkich szans, tylko jest jeden warunek, trzeba mieć plakietkę, tą legitymację PiS-u, a ja jak dzisiaj rano patrzyłem, płacąc u dentysty, to nie miałem tam plakietki PiS-u. No nie miałem. Legitymacji PiS-u też nie miałem. Cholera, no. Wiedziałem, że czegoś mi brakuje w tym portfelu, teraz już wiem, czego mi brakuje. No dobra, żartuję oczywiście, bez jaj. Dobrze. Dobra, to mam pytanie. Czy się zaszprycowałeś? A co to znaczy zaszprycowałeś? Zaszprycowałeś. Nie wiem, co to znaczy. A jak ktoś mi może powiedzieć, albo jak napisz mi, co to znaczy zaszprycowałeś, to ten, ale nie wiem, szprycować. No wiem, co to jest szprycować, ale nie rozumiem kontekstu. PiS mówi, że trzeba skazać Giertycha, to czemu nie wystawa europejskiego? No tak, no bo europejski nakaz zatrzymania, to jest taka instytucja, gdzie PiS musiałby udowodnić, że ta osoba jest, że argumenty, że dowody przeciwko Giertychowi są na tyle solidne, żeby angażować w to europejskie organy ścigania. A dowody PiS-u są tak wyssane z palca, że nawet brudu pod tym palcem nie trzeba wyciągać, żeby wiedzieć, że one są o kandupy rozczaskać. Nie. Więc nie ma co gadać o ekstradycji. Po drugie, o ekstradycji występuje się z kimś, kto jest skazany, a Giertych, pamiętajcie, nie jest skazany, więc no nie mogą wystąpić za bardzo, a nie, można wystąpić do skazania. Przepraszam, moja wina, zgadza się, można by wystąpić o ekstradycję, jest tam, jest, można. Ale no, jeżeli oni by ściągnęli dzisiaj europejskim nakazem zatrzymania Giertycha do Polski, a później by się okazało, że te wszystkie papiery na Giertycha to są kandupy rozczaskać, to byłby dopiero wstyd. Wziąłeś szczepionkę. To o to chodzi, zaszprycowany. Tak, wziąłem szczepionkę, tak wziąłem szczepionkę i plus tam dwa chyba przypomnienia, więc ja to jestem tak zaszprycowany, że szkoda gadać. Seb, do USA za Duda poleciało 6-8 pseudodziennikarzy TVP w ramach pracy. A tak naprawdę to nagroda za służbę.
To jest tak, że z prezydentem zawsze leci sztab dziennikarzy. Wydaje mi się, że też polecieli jacyś inni, nie tylko TV-PiS-owi dziennikarze, ale oczywiście jest to zajebista wycieczka. Tak, bo tam wiadomości całe były prowadzone z Nowego Jorku, tak, tak, to prawda. Więc tak, dla nich to nie jest praca, no bo Cholecka dostaje tekst, dostaje z Nowogrodzkiej, więc co to dla niej za praca? Ona tylko ma przeczytać to, co Jarek jej tam napisał, prawda? Kaczyński uciekł do Kielc, bo Polonia zawsze ma listy z Warszawy. Nie, tu się, Kasiu, z tobą nie zgodzę. Kaczyński nie uciekł do Kielc, bo Polonia by na niego nie zagłosowała. On uciekł do Kielc, bo bał się przegranej, uwaga, z Konfederacją, z Mentzenem. On się nie bał przegranej z Tuskiem, bo on z Tuskiem dostawał w dupę. Cześć, mówienie o geju, że dostawał w dupę, to jest, nie wiem, no dobra, nieważne. YouTube może mi to wytnie, ale dostawał w dupę od Tuska i to nie raz dostawał, więc tu nie chodzi o to, że on się bał przegranej i że Polonia będzie głosowała na kogoś innego. On się bał przegranej z Mentzenem albo, co jeszcze gorsza, z Zandbergiem, bo Zandberg też jest jedynką lewicy w Warszawie, więc jakby przegrał z Zandbergiem, to można by powiedzieć, że Kaczyński dał dupy. To też dziwnie brzmi, no ale okej. To jeszcze jedno pytanie. Jak wziąłeś tą szprycę, to czy czytałeś ulotki tej szprycy? Nie, nie czytałem ulotki szprycy, ale jak kiedyś, pamiętam, leciałem do Afryki i przyjmowałem 3 szczepionki na jakieś tam choroby, które można było chyba na tyfus, na coś jeszcze, na dengę, tak, na dengę i na coś jeszcze, to też nie czytałem ulotek. Nie wiem, dlaczego to pytanie. Ja rozumiem, że ty jesteś pewno antyszczepionkowcem, natomiast nie czytałem ulotek i zaufałem. Tak samo jak zaufałem na ospę i na inne rzeczy, nie mam z tym problemu. Ale się oblałem. Cholera. No dobra, idąc dalej. Po kiego grzyba Duda wyskoczył z tym orderem Orła Białego dla Żeleńskiego? No, wyskoczył jak Filip z Konopi, no co mam ci powiedzieć, no, byliśmy kumplami, przyjaciółmi, a teraz no niestety już nawet sobie dzień dobry nie mówią, już nie żeby nie powiedzieć, że cześć przyjacielu, bracie, uściski, misiaczki, wszystko, no ale niestety było, minęło. PiS-owcy powinni odebrać. Okej. No to jest tak, że oni, mam nadzieję, będą oddawać tą kasę. Będą oddawać tą kasę za wybory kopertowe, będą oddawać kasę za wiele innych rzeczy. Oczywiście nie jestem tutaj, jeżeli ci PiS-owcy, Obajtek, czepię się Obajtka, bo był teraz w TVN, nie? Jeżeli Obajtek zarabia jako prezes tego Orlenu jakieś tam pieniądze, no to on zarabia, pracuje. One są olbrzymie i tak dalej. Jeżeli są legalne, no to jemu nie wolno, nie można tego zabrać. Ale już takim, którzy wydawali publiczne pieniądze, jak dzisiaj na przykład, z dzisiaj informacja, szef NBP-u Glapiński wydał pieniądze na zrobienie reklamy wspierającej rząd. Albo Koleje Dolnośląskie, wczoraj kurwa jechałem i w Kolejach Dolnośląskich pan Maćko, kandydat PiS-u do Sejmu, kurwa chwali się, jak to on zorganizował pieniądze na Koleje Dolnośląskie. No kurwa, jak zorganizowałeś pieniądze na Koleje Dolnośląskie? To nie są twoje pieniądze, nie dałeś z własnej kieszeni, no chyba że dał. Jak dał, to panie Maćko, przepraszam. A nie dał kurwa szczyl 20-paroletni przydupa z Dworczyka. A później się dziwię, że oni do mnie do programu nie przychodzą. Cholera, tego się nie da wyciąć, nie? No dobra, było, minęło, poszło. No, co się dziwicie? No, Koleje Dolnośląskie finansują kampanię pana Maćko. Maćko, nie, ja jestem Maciek, na drugie mam Maciek, więc pana Maćko, nieważne. Ten PKO finansuje w taki czy inny sposób. I ci prezesi, którzy zgodzili się na takie finansowanie ukryte kampanii wyborczych, tak, ci prezesi powinni oddawać pieniądze. Taki prezes Kolei Dolnośląskich, który zgodził się na taką reklamę, powinien oddać pieniądze. Koniec tematu. I tutaj nie ma o czym gadać. Natomiast jak ktoś pracuje
i jest z PiS-u i robi jeszcze coś, niech będzie spokojny. Dobra, idziemy dalej, bo się tych komentarzy rozpisało. Nie porównuj szprycy, która jest od... Nie dam się wciągnąć w kwestie związane ze szczepionkami. Naprawdę. Ja mam swoje poglądy, ty masz swoje poglądy. Rób co chcesz, ale nie staraj się mnie przekonać do tego. To nie wiem, czy... Graf, masz Messengera, czyli tego facebookowego Messengera? No to Sebastian Owczarski. Na tym, na jak to się nazywa? Na moim YouTubie są tam linki, tam jest Instagram, którego nie masz, Facebook, którego też nie masz, jest mój mail, napisz do mnie na maila. Poczekaj, sprawdzę, czy jest, żeby nie było, bo później się okaże, że nie ma, cholera. Ale wydaje mi się, że jest. Jest mój mail podany, bo tego maila też tam podawałem. Twitter, jest mój LinkedIn, jest mój mail. Jest mail, więc spokojnie można się ze mną skontaktować. Wybacz, nie podam tutaj mojego numeru telefonu na czacie. Ale jak do mnie napiszesz maila, to jak najbardziej nie ma problemu. Można się tak ze mną skontaktować. A jeżeli chciałem do jednego komentarza tutaj odnieść. A jakie mam zdanie na temat Okęcia? Da się to odkręcić, te chore plany? No mam nadzieję, że się da. Mam nadzieję, że się da, bo Okęcie jest lotniskiem, wczoraj lądowałem na Okęciu, naprawdę, jest lotniskiem, który jeszcze przez kilkadziesiąt lat będzie spełniało oczekiwania Polski, no my nie potrzebujemy CPK, Centralnego Portu Komunikacyjnego, przez który ma przelatywać rzekomo rocznie 30 parę milionów ludzi, gdzie 30 parę milionów to na wszystkich lotniskach w Polsce jest obsługiwanych, więc to jest w ogóle, oni, mam kolejną teorię, dlaczego CPK? Przecież PiS założył, że ściągnie do Polski 2 miliony tych, jak oni się nazywają, imigrantów zarobkowych. A statystycznie imigrant z Afryki albo imigrant z Indonezji w Europie ma czwórkę dzieci. Więc jeżeli oni ściągnęliby w ciągu dwóch lat następnych 2 miliony i oni zaczęliby robić dzieci, no to tak naprawdę w 10 lat mielibyśmy około 5 milionów nowych mieszkańców, którzy musieliby latać i wtedy CPK by się przydało. I rodziny tych imigrantów by przylatywały i wylatywały. I dzieci, wnuki. No, to jest 5 milionów ludzi, to jest kolejne 10 milionów tych pasażerów. No to wtedy CPK by się przydało. No ale dobra, bez jaj. Nie ma sensu budować CPK. Ja naprawdę mam nadzieję, że Okęcie zostanie. A wiem, że zostanie. Wiecie dlaczego? Dobra, zadam pytanie i kto pierwszy zgadnie odpowie, dostanie moją książkę. Wiecie dlaczego moim zdaniem, nie, inaczej. Wiecie dlaczego jestem pewien, że Okęcie zostanie? Dlatego, że wygra Koalicja Obywatelska, która nie pozwoli PiS-owi na to, żeby Okęcie i CPK zmieniły całkowicie geoturystyczne poglądy Polaków. To jest moje, że tak powiem. Seba, jaką masz pracę? Jaką mam pracę? Cholera. Chciałbym powiedzieć, że jestem na emeryturze, bo mam siwe włosy. Widzicie? Mam siwe włosy. Ale nie jestem na emeryturze. Pracuję sobie zdalnie, pracuję sobie online, piszę książki, piszę poradniki. Nie no, żartuję przecież. Nie no, piszę książki, piszę poradniki, natomiast pracuję na Bali, zajmuję się nieruchomościami tam. Więc jeżeli ktoś chce
nieruchomość kupić na Bali, zainwestować, no, pisać do mnie, media społecznościowe, maile, numery telefonów, tam. Klunej, jesteś taki siwy jak... Klunej, pięknie, dziękuję Kasiu, normalnie. Dobra, słuchajcie, godzinę 10 to trwa, moim założeniem było dociągnąć do 40 minut. Jezus Maria, dziękuję Wam bardzo. Odpowiem jeszcze na jedno pytanie albo na jeden komentarz, który pojawi się w ciągu najbliższych, na następny komentarz albo pytanie, które się pojawi, będzie ostatnim, które odpowiem. Ok, to łatwe. Jest taka papierkowo-spotkaniowa praca. A, wiem, trzepanie worków po cemencie. To jest taka praca, papierkowa praca na budowie, trzepanie worków po cemencie. No. To też fajne. Kiedyś to na budowie nie pracowałem nigdy, ale to podoba mi się. Widzicie co? Wiecie co? To już nie chodzi o to, że ja muszę kończyć, ale bateria już powiedziała, że się kończy. Jaka prywata się zaczyna robić? Dobrze. Do zobaczenia. Magda, Kasia i wszyscy inni, Patockę i tak dalej, i tak dalej. Piszcie, Grafen, pamiętaj, pisz do mnie na maila, odpiszę, odpowiem. Jesteśmy w kontakcie i w przyszłym tygodniu będzie na pewno live związany z tym, jak się przeprowadzić do Azji, na Bali, co tam można robić. Już układajcie sobie w głowach pytania. Widzimy się za tydzień. Na razie, cześć Wam.